World League of Players. Ale już pięć świateł i... Światła zgasły i już Filipos i El Michael z karą przejazdu po aleję serwisową za szybki. Start jest! Już jak... Co tam się dzieje? Co tam się dzieje? Jeszcze nie mam DNF-a, to najważniejsze. Dobra, nic nie mówiłem. To już jest. No, szybko wam się marchewa. Wirtualny, nie, normalny samochód bezpieczeństwa. Zobaczmy, ilu kierowców ma urwane skrzydło. Szybko nam się marchewa wycofał, już tam widzieliśmy dziwne sytuacje, chyba też z zespołem Karnin, chyba Sandersik, aczkolwiek widać, że uszkodzony nie jest. Filipos bez lotki, Vettel bez całego skrzydła. Może ktoś tam mocno marchewie przyładował z tyłu i pofrunął po prostu na tą bandę. No i szkoda, bo naprawdę pole position nie zdobywa się przypadkiem. Świetne tempo pokazał w kwalifikacjach, no i na razie niestety sprint, no, musi tutaj niestety skazać na stratę. Nie ma szans, żeby tutaj jeszcze coś się dla zespołu Amersfoort Racing poprawiło, no i tylko osamotniony Kaczitka zostaje w tym momencie w tym wyścigu. Ależ restart El Michaela 60 urwał. Trzeba już tracić kolejne pozycje, ale Pepik bok w bok Lordzikiem. Oj. Kierowcy Barty Spin, Filipos chyba z urwaną lotką. No Barty, jak widać, próbuje się poskładać po tym wylocie. No kolejny wyścig. Widzimy Bartiego stojącego w poprzek. No mówiliśmy o tym troszeczkę. Arabia Saudyjska, naprawdę ciężki tor. No ale tutaj jeszcze z przodu trwa walka. Vettel, Seba i Kaczitka, który przebija się w tym momencie na czwartą pozycję. Jakieś włączenie dodatkowego zasilania, żeby móc oczywiście korzystać z tego DRS-u, który właśnie za chwileczkę zobaczymy. No i pytanie, czy to dla Vettela będzie oznaczało wystarczającą motywację i tempo do tego, żeby zaatakować? Widzimy teraz atak Vettela od zewnętrznej, objeżdża Pepika. Pepik tutaj jeszcze próbuje się bronić, z kolei zajmuje lepszą część toru. No ciasno naprawdę mają tutaj kierowcy. No i zobaczmy, na razie to Pepik jakby wychodził z tego zwycięsko, ale jednak w ostatnim momencie to właśnie Vettel zajął tutaj lepszą pozycję i w tym momencie trzecia pozycja dla Vettela. Januszek troszeczkę dalej, 4,3 za Sandersikiem, no i tak na razie widać, jakby troszeczkę odrabiał. No na pewno ta walka tych trzech kierowców, którą widzimy teraz, naprawdę no Vettela jakby troszeczkę rzuciło do tyłu, wbija się tak naprawdę w Pepika, no ale Sandersik wychodzi tutaj. Przewaga opon, aczkolwiek na pewno już zdewastowane mocno te opony, 5 okrążeń, no ale na razie to Vettel jest przed Sandersikiem, a Pepik za nimi na 5 pozycji. W tym przedostatnim sektorze. Teraz zobaczymy, znaczy jak sektorze. Go nie posprzątają. O. W ostatnim zakręcie, ale tego już nie zobaczymy. Jak się rozbił. Aż jego auto posprzątali. Vettel z jednym punkcikiem. Nie, spada.
No i przenosimy się na Grand Prix, wyścig główny Arabii Saudyjskiej. Pięć świateł zgasło i wystartowali. Świetny start Marchewy. Tutaj od razu Januszek ostro atakuje. Widać, że on się nie będzie teraz już zastanawiał nad niczym. Od razu świetny atak. No i zobaczmy, na razie bez zmian. Ale mamy kolejnego pechowca i to jest chyba Lordzik, o ile się nie mylę. Nie, to El Michael. El Michael stoi na torze. Drugi kierowca zespołu Campos. No i na razie mamy bezpośrednią walkę. Zobaczmy, Tel i Kacitka. W tym momencie walka o P9. No i na razie tutaj jeszcze przebija się w międzyczasie Seba, który teraz z jakimś błędem tutaj naprawdę poważnym, jakby ten bolid nie chciał mu zahamować i widzieliśmy, że lekki kontakt z bandą, no ale wygląda na to, jakby tych uszkodzeń nie było. No i zobaczmy, Lordzik, walka o P10. No tutaj jednak chyba Seba uszkodzony, bo ewidentnie ten manewr był taki dosyć dziwny. No faktycznie widać, że chyba brakuje tej prawej lotki w jego bolidzie. W sądzie pociąg DRS za Filiposem, jak kierowca ART nie ucieknie na ponad sekundę. Lordzik też walczy z Bartim. Tu też będzie pociąg. A jaka jest żółta flaga? Pepik. Pepik stoi bokiem. Bez całego skrzydła. Filipos DNF. Ta marchewa. Marchewa też nie zaspał. 30. 2,5. Pepik z Sebą. Ale szkaczitka to wykorzystuje. Już mamy żółtą flagę. Sanderscik. Pin. Gdzieś pewnie kontakt do kontaktu tam doszło. To jest walka. Seba w ścianie. Marchewa z Januszkiem walczą. Trochę lepszym stanie Marchewa te opony. No w międzyczasie też Lordzik już sobie poradził i z Telem, i z Kacitką. Cały czas ale walka tutaj. Sandersik Wykorzystuje to idealnie. Zarobił jedną pozycję bez walki. No jeszcze bliziutko, także będzie za chwileczkę próbował tutaj atakować zespół Carlin. No już o tym mówimy od samego początku, że próbuje w każdym Grand Prix zdobyć jak najwięcej punktów. No i zobaczmy, czy to będzie to miejsce. Nie, jednak zabrakło troszeczkę tych metrów Sandersikowi, ale to jeszcze nie jest koniec. Kto tutaj wyjdzie lepiej z tego zakrętu? Cały czas zamieniają się miejscami Itel i Sandersik. Ciasno się tutaj zrobiło. Sandersik mógł naprawdę skończyć ten wyścig w tym momencie. No i teraz odpuścił troszeczkę, wykorzystuje tą całą sytuację Kacitka, który to w tym momencie przejmuje rolę atakującego Tela i jak na razie widzimy, że to właśnie Kacitka jest na czwartej pozycji. No tak, ewidentnie też takie same uszkodzenia, także i Tel i Kacitka dokładnie z takimi samymi uszkodzeniami, ale przynajmniej mają walkę między sobą uszkodzonymi bolidami i w tym momencie ależ manewr Kacitki tutaj zamknął naprawdę na gigantycznym ryzyku. Ekwilibrystyczny manewr w tym momencie jest na piątej pozycji. No a Tel na razie traci. No i zobaczmy Marchewa. Jeszcze tutaj sektor, znowu żółta flaga Barti.
Barty jeszcze tutaj zespinował nam na tym 13 okrążeniu. No a Marchewa spokojnie realizuje plan. 2,5 sekundy tak naprawdę w tym momencie nad Lordzikiem. Zobaczmy, Marchewa już kończy. Bez problemów. Tak jest, nic się nie wydarzyło na szczęście. Ale... I Marchewa zwycięża Grand Prix Arabii Saudyjskiej, ale jeszcze się przenieśmy do tyłu. Januszek walczy jeszcze z Telem. Duża różnica kaczytka. Nie będzie tu żadnej walki, ale Tel jeszcze jest z jakimiś problemami. Januszek zdobywa pozycję na ostatnim okrążeniu. World League of Players.